To jestem ja, a to mój brat, a to moje dobre serce, które dzisiaj przygotuje potężny prezent właśnie dla mojego brata. Zbuduję dla mojego brata całkowicie nowe stanowisko. A robię to dlatego, że aktualnie mój brat przygotowuje się do turnieju z Rocket League i wiem, że jego sprzęt nie jest do końca doskonały. Więc przejdźmy do pokazu. Zapraszam, a ty możesz zostawić łapkę w górę. Siemanko, witam w studiu unboxingu. Właśnie wspólnie odpakujemy sobie kluczową i najważniejszą rzecz, która pojawi się na stanowisku nowym brata. Z racji tego, że mamy XXI wiek, pozwólcie, że nie będę już rozpakowywał paczek nożyczkami, tylko po prostu jakimś selfie-stykiem. Także uwaga. Pozwólcie, że teraz przez chwilę będę wyglądał jak górnik. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. No i dobra, zobaczmy teraz, co tutaj się znajduje. Widzę już logo Asusa, chyba wiem, co to będzie. Tak, 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 tak. A więc moi drodzy, przed państwem. Dobra, zdejmę już te gogle górnicze. To być może z pozoru wygląda dla niektórych jak taka, no, klawiatura gamingowa, ale jest to najbardziej innowacyjna klawiatura, jaką ja kiedykolwiek w swoim życiu widziałem. A jak ktoś mnie śledzi na YouTubie, to wie, że już parę w sumie klawiatur w swoim życiu przetestowałem. Klawiatura oczywiście od Asusa. Teraz biorę nożyczki, żeby po prostu ją rozpakować. Jest to klawiatura stosunkowo w ogóle dosyć nieduża. ROG AZOTH. Możecie sobie wpisać i wygooglować. Brat jest w szkole, więc mogę mówić głośno. Generalnie mój brat teraz ćwiczy na turniej gamingowy do gierki Rocket League. I bardzo mu zależy na tym, aby po prostu być mobilnym i aby na przykład ćwiczyć, a to na jakimś laptopie, komputerze, więc nie opłaca mu się do plecaka chować takiej klawiatury. Więc zobaczcie, po pierwsze rozmiar, to będzie fajne, a po drugie ta klawiatura, w ogóle jakie eleganckie pudełko ma ta klawiatura, ale to swoją drogą. Jeszcze jedną z zalet tej klawiatury jest to, że tak jak, wow, to jest normalnie. No dobra, nie będę nic tutaj mówił. Mój brat ma 16 lat, więc jedną przynajmniej dla mnie z największych zalet tej klawiatury jest to, że ma ona niesamowitą możliwość customizacji, czyli wiecie, zmieniania to kolorków, czegokolwiek innego, aby nawet wizualnie ona cieszyła oko. Zobaczcie, po odpakowaniu klawiatury jeszcze coś tutaj mamy na dnie. I to prawdopodobnie będzie kabel, bo tutaj tego kabla nie wyczułem. To normalnie jak jakiś sprzęt dla kosmetyczki. Patrzcie, co tu jest. Tu jest pędzelek, tu jest mnóstwo jakichś różnych kosmetycznych rzeczy. Wow, ej, szczerze, pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Czekajcie, tu pewnie będzie coś. Po pierwsze mamy pędzelek, to jest na przykład do czyszczenia między klawiszami. Mamy zapasowe klawisze, mamy kabel, mamy urządzonka do wyjmowania klawiszy. Mamy też zapasowe klawisze z tego co widzę. Co my tutaj mamy? Zobaczcie, mamy specjalny jakby taki twór do pielęgnacji klawiszy, także naprawdę z takim zestawem, jak ktoś zbierze ze sobą taką malutką walizeczkę, naprawdę może poczuć się komfortowo, tak? Jeśli ktoś, tak jak mój brat na przykład, teraz ćwiczy do turnieju Rocket League, nie? Do gierki, no to wyjeżdżając gdzieś może mieć pewność, że po prostu z tą klawiaturą nic się nie stanie, może je sobie przyczyścić, wymienić, wyjąć coś. Dobra, słuchajcie, ja już jestem w szoku, ale może to jest właśnie teraz dobra chwila, aby zobaczyć, jak wygląda sama klawiatura, bo jeszcze, no w sumie ją zostawiłem na sam koniec, a więc uwaga, wyciągamy z woreczka i... Okej. Ogólnie tak, to jest druga taka mała klawiatura, którą testuję i powiem wam jedną rzecz. Zazwyczaj w takich małych gamingowych klawiaturach, oczywiście ona jest pomniejszona jak to tylko możliwe, czyli zazwyczaj nie ma strzałek, nie ma klawiszy F1, F5 i tak dalej. Tutaj mimo tego, że ta klawiatura jest mała, to jednak zmieścili strzałki F1 i nie trzeba jakichś skrótów przedziwnych klawiszowych robić, żeby na przykład kliknąć strzałkę do dołu, nie? Co jest bardzo fajne, bo w niektórych gierkach po prostu nie opłaca się robić jakichś skrótów klawiszowych, żeby nacisnąć F3, tylko trzeba po prostu szybko nacisnąć F3, więc to jest na pewno plus tej klawiatury. Kusi mnie teraz, by podłączyć do komputera, zobaczyć jak to funkcjonuje, jakie są tutaj bajerki. Poczekam na brata, aż wróci, skonstruuję to stanowisko i razem z bratem po prostu zobaczymy, co ta klawiatura potrafi. A dla miłej odmiany całe stanowisko zbuduję w salonie dla mojego brata. Generalnie moje założenie jest takie, że salon to będzie dobre miejsce na ćwiczenie, mimo że nie wydaje się to jakimś dobrym studiem gamingowym, ale uważam, że będzie to dobre miejsce, ponieważ nade mną, nad salonem jest router, czyli tak naprawdę tutaj jest najmocniejszy sygnał dla internetu w całym domu. No oczywiście nie licząc pokoju, w którym jest router, ale to jest mój pokój, czyli mój brat będzie miał dosłownie w tym miejscu najlepszy internet, co w sumie przy grach jest dosyć ważne. Drugą sprawą jest to, że chciałbym, aby mój brat zaczął przyzwyczaić się do tego, jak to jest grać po prostu w zmiennych warunkach, a nie cały czas przy swoim komputerze, prawda, do którego jest już przyzwyczajony. I z tej też właśnie okazji jednostką centralną dla stanowiska będzie ten oto laptop od Asusa. Ten laptop na pewno już wiele razy widzieliście w poprzednich filmach, więc może nie będę o nim dokładnie mówił. Początkowo ten laptop miał iść do mojego stanowiska, ale potem ja zobaczyłem, że no, mając komputer w swoim pokoju, i tak nie korzystam z tego laptopa. Moim zdaniem taka klawiatura w ogóle byłaby spoko na jakiś prezent dla kogoś, bo zobaczcie, nie dość, że jest generalnie poręczna i mała, to jest bardzo intuicyjna. Po prostu dostajecie kabel, dostajecie jakby cały zestaw do pielęgnacji
I tyle. Pa, pa, pa. I uwaga. Patrzcie, co tu się dzieje. Przecież tu jest normalnie ekran. Subskrybuj kanał. Nie wierzę, że ja to widzę na klawiaturze. Nie no, patrzcie na to. A ja zastanawiałem się, do czego służy te pokrętło. Okej, zobaczcie, z boku tutaj też jest taki przycisk. I tak naprawdę, mając do dyspozycji tutaj jedno pokrętło i przycisk z boku, możemy tak naprawdę regulować głośność, regulować wszystko tak naprawdę. O, patrzcie, 75. Mogę sobie normalnie ustawiać przejrzystość tej klawiatury, jakby jasność tu jest. Naprawdę panelem bocznym mogę sobie dosłownie przedstawić wszystko. Od głośności, po jasność, po kolorki. O, tu jest, patrzcie. Można sobie ustawić, o, specjalne kolorki, rainbow. Niech będzie teraz rainbow, czyli po prostu coś takiego, wow. Mój brat skończył lekcję właśnie jakieś 5 minut temu. Napisał do mnie, czy właśnie mogę do niego przyjechać. I powiem do Michała, żeby na chwilę po prostu zaszedł do salonu, nie? Żeby coś tam sprawdził, a tam będzie czekało na niego po prostu nowe stanowisko. Więc zobaczymy reakcję. No jestem też bardzo ciekaw reakcji Michała na klawiaturę z czymś takim, że z ekranikiem, z tymi całymi akcesoriami, z tą ogromną customizacją. Naprawdę to jest coś wow, nie? Bry, zamawiał pan taksówkę może? Nie zamawiałeś? Zamawiałam. A, dobra, bo już chciałem odjeżdżać. Kasienka. Cześć, i co, jak tam w szkole? Super, bardzo lubię szkołę. Też lubisz szkołę, naprawdę? Tak. A dzisiaj coś będziesz ćwiczył do tego turnieju, czy już niezbyt? Nie no, będę, codziennie. Czemu tak właściwie to nagrywasz w ogóle? A, bo vloga robię, że wiesz, dzień z życiem Mateo i tak dalej. Dobra. Byśmy zaszli w ogóle na chwilę do salonu, co? Bo chcę ci coś pokazać. No. Jesteś tam? Dobra, to weź, wejdź. Jak możesz, to zamknij drzwi. No, ogólnie jak pewnie widzisz, zwykłe stanowisko. Ta klawiatura to nowa jest jakaś. Jest klawiatura nowa i nie chcę, kurczę, przedłużać z racji tego, że właśnie wiem, że się przygotowujesz teraz do turnieju, więc pomyślałem, że to wszystko ci oddam, te całe stanowisko i jest od teraz twoje po prostu. Nie, laptopa, serio? Oddaję laptopa i klawiatura, ale... Klawiaturę zobacz, bo jest to bardzo nietypowa klawiatura. W ogóle, wiesz, ciężko profesjonalnie grać na tej klawiaturze od laptopa, nie? Ekran w laptopie jest dobry, ale klawiatura naprawdę... No musisz sam ją zobaczyć, no. Ej, właśnie, weź pokaż dźwięk, bo nawet jeszcze tego nie testowałem. Ej, specyficzny, to chyba czerwone... I dźwięk! Czerwone przełączniki. To w ogóle pisze, subskrybuj kanał. Ogólnie ta klawiatura jest jedną z lepszych klawiatur ogólnie na rynku, jakie tylko istnieją. Ponadto jest chyba najlepszy, bo nie mogłem znaleźć innej, najlepszą klawiaturę, jeśli chodzi o customizację, czyli możesz, jeśli chodzi o wygląd, zrobić dosłownie wszystko. Tak samo zobacz, że tutaj masz taki panel, w którym też możesz zrobić wszystko. Zmienić nawet jakby przezroczystość, tryb naświetlenia tych klawiszy, możesz zmieniać głośność, możesz sobie tutaj wstawić animację, możesz tutaj tak naprawdę, masz cały panel kontrolny w tej klawiaturze. I co więcej, zobacz, klawiatura klawiaturą, ale nie wiem, czy widziałeś, co jest tak naprawdę obok. Masz cały zestaw jakby do pielęgnacji tej klawiatury, nawet masz jakby taki krem do pielęgnacji klawiszy po prostu, nie? Możesz je czyścić, możesz je wyjmować, zamieniać, masz specjalne do tego uchwyty. Masz w ogóle nie słychać tego. Nawet tego nie słychać. A no, a dopiero jak nałożysz klawisz, to słychać. No. Pomyślałem, że ta klawiatura ogólnie będzie git, bo zobacz, nie dość, że jest, no generalnie jest mała, nie? Jak na klawiaturę jest poręczna, więc każda osoba, która ją kupi, to ma taki komfort. Także kupuje sobie małą poręczną klawiaturę, którą może zabrać wszędzie i w dodatku może ją jeszcze po prostu pielęgnować. Jeśli chcesz, może ona cały czas wyglądać tak jak teraz, czyli tak jak nowa, nie? Ale fajne, to jest nawet podstawka na wciski specjalna. Fajne jest też to, że to jest normalnie klawiatura, która wiesz, ma małe opóźnienie, czerwone przełączniki, czyli ten czas reakcji w czerwonych przełącznikach jest bardzo szybki, czyli jest to po prostu dobra klawiatura gamingowa, którą jeszcze możesz, wiesz, personalizować dosłownie tak jak żadnej innej. Nie? A teraz przerywnik. Michał, potestowałeś trochę klawiaturę, a przy okazji pokazałem ci też nową gierkę. Ona się nazywa Crime Boss. Może nie jest w klimacie Rocket League'a, ale powiedz, jak ci się podoba. No powiem, że Crime Boss, kurczę, fajna gra, co robisz misję normalnie, na moście się strzelasz, kurczę, mega fajna, dobra grafika, fajne bronie, nie, dynamika w ogóle tego wszystkiego, mega. No i właśnie, słuchajcie, mówię wam o tym dlatego, ponieważ wiem, że część widzów lubi właśnie takie dynamiczne, strzelankowe po prostu gry akcji. No i jeśli napiszecie w komentarzu, że też wydaje wam się ta gierka całkiem spoko, że wydaje się fajna, to rozlosuję z komentarzy trzy osoby, które będą chcieli akurat wygrać taką gierkę i wyślę im kody i też będziecie sobie mogli po prostu pograć w Crime Bossa, nie? To już więcej mi zostało. Możecie życzyć szczęścia na turniejach dla Michała w komentarzu, a my widzimy się już niedługo. A i w ogóle